To sędziowie, którzy dzisiaj będą przyjmowali na prawidłowym sobie tego spotkania. Rozpoczynamy prezentację od zespołu Proszki, a nimi dzisiaj są piłkarki ręczne SPL Pogoń Baltika Szczecin. Z numerem 12 poprosimy o gorący rawa Płacze Radiana. Z numerem 17 Kozłowska Martyna. Z numerem 96 Orowicz Aleksandra. Z numerem 5 Sabała Katarzyna. Z numerem 14 Królikowska Patrycja. Z numerem 11 Jurczyk Małgorzata. Z numerem 87 Jaszczuk Anna. Z numerem 19 Masna Paulina. Z numerem 33 Koprowska Monika. Z numerem 10 Głowińska Monika. Z numerem 47 Kochania Karolina. Z numerem 20 Zimny Aleksandra. Z numerem 6 Noga Patrycja. Z numerem 7 Szczecina Kamila. Z numerem 40 Zawistowska Daria. No i proszę Państwa, czas najwyższy na prezentację drużyny z Koszalina. Jest to zespół Energia, a zespół Koszalin poprosimy o gorące brawa. Płaszczyk Dorota. Z numerem 13 Chmieli Anna. Kaczanowska Kamilia. Z numerem 1 Kowalczyk Beata. Z numerem 5 Michałów Monika. Z numerem 21 Walentina Nest Siaruk. Z numerem 55 Nowicka Adrianna. Z numerem 6 Roszak Romana. Z numerem 7 Stasiak Katarzyna. Z numerem 10 Trawczyńska Małgorzata. Do widzenia mamy jeszcze do Klaudia Tomaros. Niestety nie mieliśmy protokola, ale na szczęście jest na nami święty Mikołaj w protokole z Gibera, żeby nie było wątpliwości. Prosimy o zabranie głosu i przywitanie gorącymi brawami starosta powiatu świdnickiego pan Mirosław Majka. Jesteście, tak jak powiedziałem, znakomitym uzupełnieniem, ponieważ i kibice, właściwie wiciele i te zawodniczki bardzo, bardzo gorąco i szczerze chciałem Was zobaczyć, poznać swoich idoli. Życzę Wam przyjemnej zabawy, a kto dzisiaj wygra, wiadomo, Polska! Yeah.
pierwszy sobotę ze Smokami. Ja przypomnę naszym kibicom, że w Superlidze Kobiet Szczecin zajmuje drugie miejsce. Też gospodarze tego miejsca poszli aktualnie po 11 minutach. Mówię, że również zajmuje miejsce szóste. Jest to też towarzyski sparingowy. Zespoły znają się doskonale z Superligi Kobiet. Mocno stoją przy kole, bardzo mocno pilnują koła i tam masz w prawo, w prawą stronę, bo dwójka to będzie jednego wyższa. Spójrz na to. Jest!
Kozacy. Pozdrawiam najpierw Zmawa Polonia. Oni cały czas tutaj są razem z piłkarkami ręcznymi, chyba bardziej
Dobrej dyspozycji z numerem 12 Błaszek Adrian.
sekund jest. Thank you.
Proszę Państwa, pierwsze 30 minut za nami. Proszę Państwa, poprosimy o gorące brawa dla naszych zawodników.
jest nie tylko na Pawieścia, ale przede wszystkim pozdrawiam również na to jest naprawdę doświadczenie dla pedagoga, że tak Julia wyprowadziła dzisiejsze spotkanie. Ale chyba zawsze z nami jest na samym początku nasz taki ojciec powiatowy Słuchajcie, kochane dziewczyny i wasi trenerzy, wasi wychowawcy, nauczyciele, dyrektorzy, mamy jedną dyrektorkę szkół. Bardzo serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia na ten turniej mikołajkowy. Gratuluję udziału, gratuluję zwycięstw, gratuluję walki przede wszystkim. Oglądaliśmy w pierwszej połowie ekstraklasę Szczepiorniaka Żeńskiego, polskiego. Rzeczywiście jest to walka na całe, nie ma odpuszczania. I taka walka przez cały dzień była w waszych meczach. Gratuluję wam tego, gratuluję oczywiście zwycięzcom. Zapraszam, ponieważ rodzi się w naszych głowach ten turniej wcześniej. Zapraszam w przyszłym roku. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Przede wszystkim w pierwszej kolejności chciałbym podziękować za zaproszenie, które otrzymaliśmy od Państwa, żebyśmy mogli uczestniczyć w tym turnieju. Chciałbym dziewczyny pogratulować Wam przede wszystkim, może nie wyników, tak, ale chęci gry, robienia czegoś, jeżeli chodzi o sport. No i życzę przede wszystkim tego, żeby za parę dobrych lat, może 4-5 lat, żebyście Wy, które grały mecze pokazowe, dla zawodniczek, które dopiero będą raczkowały, zaczynały grę w grę. Dziękuję bardzo. Poproszę tutaj na białą linię zespół, który zdobył niedużo punktów, nie będę mówił ile. Czwarte miejsce w naszej imprezie, tuż na podium, gimnazjum Nowa Gorąca dla tej ekipy. Zapraszam cały zespół. No pomimo czwartego miejsca, oni mi bardzo mocno kibicowałem. Poliła i kleiła się w naszej bramce. Taki prywatny prezent od prowadzącego. Sympatii dla tej bramkarki. Trzecie miejsce, zespół, który w naszym turnieju zdobył 2 punkty. Uczniowski klub sportowy Drabianka Grabno. Pamiątkowe medale wręczane przez naszych gości. Może będą dyrektor również poprosimy, żeby sprawniej nam to poszło. I panowie, i panie razem wspólnie wręczamy za panami naszym brązowym medalistom w turnieju. Pokazuj w Szczepiorniach z Mikołajem pamiątkowe medale, pamiątkowy puchar i patera, również nagrody rzeczowe. Dziewczyny tutaj naprawdę nauczyliśmy dzisiaj wszystko. 2 punkty na koncie, 4 drużyny, 6 meczów, każda z drużyn rozegrała po 3 spotkania. No i nasze dziewczyny wygrały jedno spotkanie, co dało im trzecie miejsce. Kapitan Ruszymy poproszę do mnie, święty Mikołaj, poprosił sobie o to, żebyś powiedział nam jak dźwięczy. Drugie miejsce, srebrny medal z 3 punktami, gimnazjum z Mirosławca. Gorące brawa. Kapitan drużyny poproszony tutaj do nas, my pana Andrzeja, dyrektora zespołu szkół, również poprosimy pana Andrzeja Poborowskiego o włączenie się do wręczania nagród. Na pewno nam to trochę usprawni, a przede wszystkim będzie to bardzo miła chwila dla naszych dziewczyn, które mogą odebrać gratulacje naszych zaproszonych gości. Panie i panowie, srebrny medal, drugie miejsce, tuż przed mistrzem. Będzie pierwszy? Mikołaju nasz, ty paczuszki masz, jak cię ładnie poprosimy, to nam jedną dasz. Nagrody indywidualne i po nagrody poprosimy, żeby wręczył pan starosta. Jeśli chodzi o wyróżnienie indywidualne, najlepszą zawodniczą naszego turnieju została zawodniczka uczniowskiego klubu sportowego. Ale którego? Rega, wiesz? No właśnie, poprosimy. Zawodniczka Wiktoria Motylska. Ja stawiałem na Oliwie, dlatego Oliwi przekazałem swój prezent. A na pewno odbiera Wiktoria Motylska od pana starosty dla najlepszej bramkarki, a jest to bramkarka z gimnazjum z Mirosławca, Zofia Hurska. Sympatyczna bramkarka w śmiesznie prawdziwie kryminalnej wartościach kupionych w Biedronce z osobą darmowe. Wielkie brawa. To proszę Państwa indywidualne wyróżnienia. Tak. A 6 punktów po zwycięstw drużyna UKS.
zanim zaśpiewać piosenkę We Are The Champions, na pewno ją zagramy po meczu, bo brakuje nam trochę. Nagrody wręczają pan prezes Roman Granosik, AZS Koszal i Energa, pani dyrektor zespołu szkół w Bieżnicy Jalowska Marta, z nami jest dyrektor zespołu szkół rolniczych Andrzej Buchorowski i starosta powiatu Świdnickiego, profesor Majka. No i również